Drodzy Państwo, moi drodzy, uśmiecham się tak trochę półgębkiem, ponieważ w sumie nie jest mi do śmiechu. Sytuacja wyzwania, jakie dzisiaj mamy, jest bardzo poważna, ponieważ będzie ona miała konsekwencje gospodarcze, polityczne, kulturowe, ale i psychologiczne. Wszystkim Państwu życzę i Wam, drodzy studenci, żebyśmy mieli dużo siły w sobie do tego, by pokonać to wyzwanie, które do nas przyszło, które stało się pandemią na skalę globalną, niespotykaną z perspektywy okresu po II wojnie światowej. Nasza uczelnia jest uczelnią specyficzną, bo mamy w niej tak nieprawdopodobnie dużą liczbę osób, aż tylu krajów, jak żadna uczelnia w Polsce. Co nakłada na władze uczelni szczególny obowiązek pamiętania o tym, abyście wszyscy wy, ale i my, byli bezpieczni. I abyśmy pamiętali o tym, że nasze wzajemne współdziałanie teraz głównie wedle formuły zdalnego nauczania jest jedną z prób, bardzo ważną, pokonania tego wyzwania, jakim stało się pandemia koronawirusa. No cóż, chciałbym bardzo, aby to nasze komunikowanie się poprzez akurat ten typ komunikatora, ale i przez wszystkie inne, opierały się na maksymalnie częstej, dobrej formie przekazu, aby ten przekaz był wzbogacony o głównie optymistyczne elementy i żebyście pamiętali o tym, że Uczelnia Wistula, Akademia Finansów i Biznesu Wistula i wszystkie nasze uczelnie partnerskie są tymi, które chcą dbać o to, abyście w tej trudnej chwili byli z nami, abyście pobierali od nas wiedzę. I abyście także nas wspierali. Bo chociaż jesteśmy od Was starsi i mamy doświadczenie akademickie i generalnie zawodowe, to nie znaczy, że zawsze musimy być tytanami, którzy sobie ze wszystkim znakomicie poradzą. Robimy co w naszej mocy, żeby tak było. Ale Wasze wsparcie jest nieodzowne. Bądźcie wszyscy zdrowi i radźcie sobie z tym wyzwaniem. Jak najlepiej. Bardzo Was wszystkich, drodzy studenci, pozdrawiam.